Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paweł196, a to jest kolejny film na kanale. Tą grę już nagrywałam na kanale i jest ta gra w serii Rozwalanie i Niszczenie. Gry przeglądarkowe. No to zaczynamy w takim razie, a właśnie nie zaczynamy, tylko chcę wam pokazać, ile już przeszedłem. No cóż, jeśli chodzi o to, no to wszystkie poziomy są oczywiście poprzechodzone. Jak widzicie, w poziomach już mamy coś takiego. Widzicie, gdy najadę na poziom, to mi się wyświetla, jaki jest cel, ile trzeba zniszczyć pojazdów jednym pojazdem i rekord, jaki udało mi się wbić. Jak widzicie, jest tutaj 100%. Na kolejnym poziomie również 100% i odblokowany pojazd to wiadomo, ale widzicie, jak widzicie, nie próżnowałem. Czasem nawet i 50 tysięcy razy rozwalałem, znaczy grałem w ten sam poziom, żeby uzyskać 100% zniszczeń. Tutaj również, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też, tutaj też i tak dalej. Oczywiście jeszcze chyba został mi jeden poziom, ile się nie mylę, jest nim oczywiście poziom 20. Cóż, ogólnie dla przypomnienia jeszcze zagram pierwszy poziom. No i przy okazji odblokowane pojazdy, no mam ich, no jak widzicie, pełen serwis. Prawie szkoda tylko, że tych pojazdów nie da się odblokować, ale nie wiem, jak w ogóle je odblokować, bo raczej ich nie ma w dalszych poziomach. Wszystkie odblokowałem, a tych się nie da odblokować. Nie wiem, co to są. Może jakieś tam rozszerzenia dodatkowe albo coś. Tak czy owak, już uważam, że skończyłem ten, że tak powiem, ten etap. Weźmiemy sobie ten ze spoilerem. Samochód. Oczywiście wiadomo, klikamy i różne samochody mają różne przyspieszenia i różnie się przyspieszają. Jeszcze możemy rampę ustawiać. Ogólnie polega to na tym, aby właśnie rozwalić jak najwięcej i aby przekroczyło wymagany poziom. Akurat mi się udało ponownie. Wiadomo, bo to pierwszy poziom, no to tutaj wystarczy wziąć do, no, bardzo mocny i szybki pojazd i wtedy się przejdzie. No chyba, że za najwyższy wynik się zdobywa. Dobra, wrócimy sobie tutaj. I tak to wygląda. Został mi ostatni poziom, niestety nie wiem, jak mi to... No, i nie wiem w ogóle, jak odblokować inne pojazdy i... Cóż, trudno. Ważne, że przeszedłem grę prawie na 100%. Włączył w takim razie ostatni poziom, więc za pierwszy raz na pewno mi się nie uda, więc... No chociaż kto wie, może... Może mi się udało, zobaczymy. Pewnie się nie uda, domyślam się. Wiedziałem. Potrzebuję masywniejszy pojazd. Nie wiem, jak to będzie z tym nagrywaniem, ponieważ nagrywam nowym mikrofonem. Bo poprzedni mikrofon się zepsuł, ale wolałem nic o tym nie mówić, no bo wiadomo. Potem by część osób nie zobaczyła, że już mam na przykład nowy mikrofon czy coś i po prostu by myśleli, że już nie nagrywam. Dlatego wolę przemilczeć, jeśli chodzi o mikrofon. Ale mam nadzieję, że tym się będzie dało w miarę sprawnie nagrywać. Co prawda nie jest to jakiś, no cóż, najlepszy mikrofon, ale kto wie, może będzie się dało tym nagrywać również. Tak jak poprzednio. No, znaczy zauważyłem właśnie w opcjach mikrofonu, że to nie jest to samo, ponieważ nie można ustawić mocy mikrofonu, tylko samą głośność. Znaczy jest tam jakaś niestandardowa opcja do ustawienia. No dobra, zaczynamy w takim razie. Zanim to zrobię, to muszę ustawić inaczej rampę, ponieważ widzę, że... No tak, użyłem tego samego samochodu, bo kto wie, możliwe, że to akurat jest ten samochód, który mi się przyczyni do zwycięstwa, tylko trzeba... No, na szczęście może w dowolnym momencie zapauzować, albo po prostu przejść z powrotem do głównego sterowania. Znaczy, do... No, z powrotem na start, tak zwany. Tak, już mówię niewyraźnie, więc... No cóż, dawno nie nagrywałem, więc... Przy okazji mam też wzgląd na czas, czy się nie zacina. Dobra, ten się rozwalił jeszcze. Czy coś jeszcze? Już się nie rozwali bardziej. Na szczęście możemy jeszcze wybrać sobie inny pojazd. Czasami się zdarza tak, że akurat mieliśmy właściwy pojazd, ale po prostu coś nie zaskoczyło tak, jak powinno.
Tak też się może zdarzyć. Dobra. Oczywiście wiadomo, pewnie będą cięcia, żeby nie zanudzać. W końcu udało się 100% zdobyć. Dobra, dobra. No i w ten oto sposób przeszliśmy całą grę. 100% wszędzie już teraz mam wbite. No to teraz najlepsza część. Wszystkie samochody wam przedstawię w takim razie. Nie no, co ja gadam. Już widzieliście pewnie wszystkie. Ale pewnie wyciąłem tam sporo, więc dlatego wam przedstawię, ale tylko podstawowe wersje. No to jedziemy sobie. Odkryłem, że prawdopodobnie ma znaczenie, z której strony samochód się klika, czy z lewej, czy z prawej. Prawdopodobnie. Oczywiście wszystko na pierwszym poziomie wam przedstawię. Znaczy... No, przedstawię, tak. Wszystko na domyślnym, tylko samochód będę zmieniał. Oczywiście z domyślnymi barwami. Bo inne są już niedostępne. No, widowiskowo bardzo. Poradził sobie bez dwóch zdań. No i przy okazji zbiera się jeszcze dodatkowo wynik. Ostatni samochód. Szkoda, że tych się nie da odbrukać. Może się da, któż to wie. Może trzeba jakiś bardzo wysoki, nie wiem, może 1 500 100 900 albo ileś tam. Trzeba zdobyć, żeby odbrukać pewnie te pojazdy. Jeszcze dodatkowo malowania.
Chociaż nie wiem, bo powinny być poziomy jakieś, w których, bo zwykle w poziomach się odblokowywało inne pojazdy. Dobra, ostatni samochód. No, muszę jechać. No. Od tyłu tym razem. Bo chyba ma znaczenie, czy z przodu klikamy, czy z lewej. Znaczy, czy z tyłu. To ma znaczenie, jak się wybije pojazd. Bez dwóch zdań, ten też zniszczył wszystkie pojazdy i to tyle. Grę wreszcie ukończyłem. Poprzez ten ostatni poziom, który oczywiście grałem, no to znienawidziłem trochę tą grę. Przyznam nieskromnie. No jak widać, 100% fajnie, fajnie, fajnie. No i gotowe. Ale tutaj nie jest, ta gra nie jest głównym tematem tego odcinka. Tak, to sobie zagram po prostu tak przy okazji. Dobra, szybko rozwalmy to i miejmy to z głowy. A to właśnie była gra Destroy More Cars. Tak się nazywa oczywiście oryginalnie ta gra, o czym oczywiście nie wspomniałem wcześniej. Ale tematem odcinka jest co innego. Dlatego oczywiście jeszcze wspomnę, ile godzin mi zajęło w ogóle ukończenie tamtego ostatniego poziomu. Tego, 20 poziomu. Ile mi zajęło czasu, no może nie samo ukończenie, ale ukończenie go na 100%. Ukończenie tego poziomu zajęło mi ogólnie 5 godzin, 20 minut i 8 sekund. Oczywiście nie zobaczycie tego całego materiału, jak przechodzę ten poziom, ponieważ to na tyle powtarzalna scena jest, że nie ma sensu dodawać tego do filmu. Ponieważ film, chciałem skupić się w tym filmie na czymś innym, ale nie wiedziałem, że aż tyle czasu mi zajmie przejście tego poziomu. Mam nadzieję, że będzie pod tym filmem przynajmniej 60 łapek w górę, za to, że tyle musiałem się namęczyć, żeby przejść ten poziom. I tyle czasu musiałem zmarnować. Oczywiście wiadomo, w połowie tam tego przechodzenia zrobiłem przerwę, więc to już nie nagrywam tego samego dnia co początek tej gry, tylko nagrywam to, znaczy tego poziomu, tylko nagrywam to w inny dzień. A teraz przejdźmy do tego, co chciałem również przedstawić. Kontynuując. To jest arkusz, na którym postanowiłem sobie stworzyć tabelkę, w której zrobię linki do wszystkich poprzednich playlist, do wszystkich starych i jak będą jakieś nowe, to również nowe tu też będę dodawał. I zastanawiacie się pewnie, dlaczego coś takiego postanowiłem zrobić. Cóż, ponieważ dodawanie wszystkich linków do każdej playlisty pod każdym filmem daje, że tak powiem, więcej roboty. I wtedy muszę pod każdym filmem po prostu to robić. A po co to robić pod każdym filmem, jak można za każdym razem w tym miejscu modyfikować to, a wy będziecie mieli po prostu link do tego w każdym, pod każdym opisem mojego filmu. Wtedy będzie więcej miejsca w opisie i nie będzie takiego problemu potem ze wciśnięciem wszystkiego do środka, znaczy do opisu. Oczywiście linki do kolejnych filmów lub poprzednich filmów zostaną, tylko linki do playlist po prostu znikną i zastąpi je link do tego arkusza. Jak to działa? Mamy oczywiście miniatury do tych serii, jak widać. To są wszystkie playlisty mniej więcej, jakie utworzyłem. Oczywiście publiczne playlisty, bo pewnie mam też jakieś prywatne tam, ale... Znaczy tą pierwszą playlistę, dobra, nieistotne. A chciałbym, zobaczcie, tu mamy miniaturę i tu mamy napisane też od kiedy dana seria została rozpoczęta i jeśli jakaś została zakończona, to po prostu pisze data zakończenia danej serii. Niektóre są, jak widzicie, nadal otwarte. Jeśli chcecie wejść do danej playlisty, to po prostu klikacie, znaczy najeżdżacie po prostu na podkreśloną nazwę. Oczywiście, jeśli chcecie, żeby to zniknęło, to najlepiej po prostu kliknąć gdzieś obok w arkuszu. I po prostu, jak najedziecie, niektóre oczywiście nie mają miniatur, ale zrobiłem dodatkową miniaturę do tego. Znaczy użyłem miniatury do tego, żeby było widać, co to jest mniej więcej za gra. No, na przykład rozwalanie sofy, no to po prostu mamy tutaj, no, wyświetlają się po prostu te, o, czasami one nie chcą po prostu zniknąć po zjechaniu z tego. I głównie jaki tu jest zamysł przede wszystkim. No, abyście mogli szybko dotrzeć po prostu do tych playlist bez szukania w opisie filmu. Po prostu wszystko jest tutaj. No, mogę wam udowodnić, że to działa.
Znaczy najlepiej znaczy inaczej. Nie klikacie na to, tylko najeżdżacie na to i po prostu gdy się to otworzy, to wtedy tutaj klikacie. I pojawia się po prostu w nowej karcie. Oczywiście mój film. Tak to mniej więcej działa. Tak dokładnie to działa. I każda playlista oczywiście jest tutaj. I tu planuję jeszcze coś dodać, o ile się nie mylę. Chyba przy serii Song Minecraft. Chcę dodać jeszcze dwie chyba nieoficjalne playlisty i chyba tak zrobię. Tak więc cięcie. No cóż, jak to mówią, pamięć zawsze działa różnie. No więc tak, zapomniałem, że nie jestem zalogowany, bo chciałem wam to przedstawić, jak wygląda ta tabela, gdy się nie jest zalogowanym. Znaczy wiadomo, jak wy będziecie zalogowani, to też będziecie mieli podobny styl, że po prostu nie może na nic edytować, ponieważ zrobią, że tylko ja mogę edytować i zmieniać to, a wy możecie tylko oglądać i ewentualnie korzystać z linków. Jak widzicie, przetestowałem to i pokazałem wam, że działa link, tak więc da się korzystać z linków, tylko zmieniać ich się nie da, więc w sumie o to mi chodziło właśnie, żebyście mieli tylko, no może mogli to, no, odwiedzić. I po prostu trzeba kliknąć i po prostu, znaczy czasami kliknąć, czasami wystarczy tylko najechać. I po prostu potem wybieramy opcję, znaczy wybieramy potem nazwę filmu, jeśli się wyświetli. Tak działają linki w arkuszach Google. No dobra, oczywiście pisze też miniatura, data utworzenia, znaczy nie utworzenia, tylko tworzenia serii, czyli w trybie niedokonanym, bo może ta seria się już kończyć. No i wszystkie tutaj serie od samego początku, więc jeśli oglądaliście moje filmy jeszcze w czasach, kiedy nagrywałam serię Ślimak Bob, serię Pan Snuzelberg oraz serię Zniszczeniem, no to oczywiście polecam bardzo serdecznie zajrzeć w opis. Oczywiście wiadomo, jak to nagrywam i to zmontuję i wrzucę, no to będę wtedy zajmował się opisem dopiero, więc... A zresztą pierwszy opis już mogę zmienić i wam pokażę, jak to wygląda. Pierwszy film, pod który w opisie zmodyfikuję ten opis i to jak wszystkie filmy będę musiał zmienić. Oczywiście jest to jeden z... no, jest to pierwszy odcinek z jakiejkolwiek gry i jest nią oczywiście Ślimak Bob. I postanowiłem ten opis poprawić, więc zostawię oczywiście link do następnego odcinka oraz pod kolejnymi linki do poprzednich i następnych odcinków. Natomiast tutaj zamiast playlist to oczywiście dodam link do wszystkich playlist. Link do wszystkich. O, to jest nowy link. Pod tym linkiem będą wszystkie playlisty, dzięki temu nie będę musiał w opisie podawać za każdym razem tych wszystkich playlist. To wszystko będzie sobie oczywiście w tabelce. O, więc to wszystko mogę stąd wyrzucić z opisu. O, w ten sposób. I gotowe. Dobra. Opis oczywiście sobie, jak widzicie, bardziej kreatywne opisy stworzyłem w porównaniu z poprzednimi latami. Już od jakiegoś czasu to jest tak zrobione i postanowiłem to tak zostawić. Dobra. Jeśli chodzi o przerwę tutaj między tym a tym, zostawię sobie może. No a tu jest oczywiście, wiadomo, problem oczywiście był z tym, że została usunięta wtyczka Adobe Flash. Tak więc nie mogłem już to konkretnie podawać linków, ponieważ na niektórych linkach nie działały wszystkie gry przeglądarkowe, które wymagały właśnie tej wtyczki. Cóż, jeśli chodzi o Ślimaka Boba, no to jedynie czwarta część chyba wymagała wtyczki Adobe Flash. Natomiast jeśli chodzi o jedynkę, dwójkę oraz trójkę, to chyba nie, ale już nie pamiętam. Więc tak to zostanie. Oczywiście zawsze już standardem to jest na moim kanale, znaczy pod moimi filmami. Może bym tak to zrobił. O, tu sobie oczywiście właśnie oznaczyłem, że... No, bo to była oczywiście gra... gra przeglądarkowa. Dobra. I tak to będzie wyglądało i wszystkie filmy będą miały oczywiście taki krótszy opis, dlatego że będzie link do... link do wszystkich playlist. Dobra.
No i nic tu więcej nie będę modyfikował. Ewentualnie jeszcze będę tam poprawiał, żebyście mogli, no, komentować też filmy, bo chyba, o ile się nie mylę, to jeszcze pozostałem na domyślnych ustawieniach, więc będę musiał to zmienić prawdopodobnie, znaczy ustawić. Dobra, ale to nie teraz. To nie jest głównym tematem odcinka. I każdy odcinek będzie miał właśnie link. Link oczywiście podam też w opisie pod tym filmem, który aktualnie nagrywam. Dobra, a więc to tyle. Oczywiście zapisuję zmiany, no i tak dalej, i tak dalej. Dobra, jak widzicie, już jest sporo filmów i te wszystkie filmy muszę, we wszystkich filmach muszę zmienić ten długi, gruby opis na jedną linijkę z linkiem, znaczy na dwie linijki z linkiem, który, no dwie, dlatego że jeszcze, no muszę to zmodyfikować ten, podpis tego linku, żebyście wiedzieli, dokąd ten link prowadzi. A więc to tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków na moim kanale. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam. Thank you.